Przed przystąpieniem do opracowania wstępnego druku 516 chciałbym podziękować pani Ani, gdyż te dwa projekty uchwały, a teraz już uchwały, płynęły do nas wczoraj. Ja pytałem się pani Ani, pomimo jej choroby, czy jest w stanie sobie poradzić, to jest z tym powiedziała jak najbardziej. I no myślę, że jako przewodnicząca komisji to jakoś bardzo dobrze wywiązała z tego obowiązku, pomogła nam podjąć szybko uchwałę. Pan Jacek też pomógł. Dziękuję. Przystąpmy do procedowania druku 516 w rynku rządu. Dlaczego uważaj? Teraz tak, ja tylko przeczytam w sprawie wniosku do prezydenta Metropolia, miasta Piekoła o zabezpieczenie budżetu miasta Piekoła na 2013 kwoty 10 milionów złotych na rozwój infrastruktury rowej na terenie miasta Krakowa. Tu państwo macie, prosiłbym o uzasadnienie i paragraf pierwszy pana przewodniczącego Pawła Wójcika jeszcze o przeczytanie. Swego czasu była miasta Krakowa, chciał wprawić się koło, w której, tu kolega Dominika się może mnie poprawić. Tak, mój przeczyt już pana też. Dobrze. Aby na grę była na inwestycje rozwoju KPF, przeznaczona kwota 0,3%. No i pan prezydent postanowił na przyszły rok, aby tą kwotę ograniczyć z 10 milionów złotych do 1 miliona złotych. No i ta kwota jest znacznie, tak powiem, mniejsza niż inne mniejsze miasta w Polsce, tak powiem, przeznaczone na inwestycje rowerowe, że będą to wymienione Szczecin, Gdańsk, Łódź. No i zatem środowisko rowerowe, tak jak w tej sprawie protestowało 29 listopada pod urzędem miasta Krakowa. Byłem tam. Protestowali, bo nie chcieli iść też buspasami, to było. Nie, buspasy to jest inna sprawa. To jest osobna, osobna tutaj sprawa akurat. No i tak powiem, za to, aby ta kwota została zwiększona, tak powiem, ten wniosek popiera też Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa, który jest radny miejskiej ścigacji. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Państwo radni, kto jest chętny do zabrania głosu? Pan radny, proszę bardzo. Ja jeszcze to powiem. Przecież uchwała rady była uchwałą intencyjną, ona nie miała żadnego mocy obowiązującej prezydenta. Po drugie, żeby wydać 10 milionów, to trzeba mieć najpierw dokumentację na zadanie inwestycyjne, której nie ma. W związku z tym nie da się w przyszłym roku wydać 10 milionów złotych na budowę ścieżek rowerowych. To jest na szczęście, ponieważ fajnie by było, jeżeli się już na coś tak deklaruje, takie kwoty rzuca, znaczy nie 20 albo 30, albo 8, albo 15, też zadeklarować tym fajnie, na przykład tego brakuje, z czego ściągać pieniądze, prawda? Ponieważ budżet generalnie ma, jest zamknięty, znaczy tam są środki, które mają określone przeznaczenia i na przykład można te 10 milionów ściągnąć ze szkół, przykładowo utrzymania zakupów rzeczowych. Można je ściągnąć ze środków dzielnictwa, które się wspominają o to. Z różnych rzeczy, no milion możliwości, które można ściągnąć, teraz będzie mniej autobusów i tramwajów, zawsze 10 minut, które się można ściągnąć i przeznaczyć się na rozwój transportu rowerowego. Na pewno w zimie będzie to opłacane, chyba że zaczniemy budować ścieżki drugiej generacji, to wtedy może się uda. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy nie można wydać 10 minut, ponieważ nie ma dokumentacji ani pozwoleń na budowę, które wypłacają mogły w ogóle, że mogły być w przyszłym roku zrealizowane. Taka uchwała, no, możemy ją podjąć, że jesteśmy za rowerami. Fajnie jest, tylko no, problem jest taki, że nic nie rozumiemy. No okej, no jest uchwała, jest tylko wspieramy rowerzystów. Idą wybory, może tak. Proszę bardzo, następny głos w dyskusji. Proszę bardzo. Ja uważam, że powinniśmy tę uchwałę podjąć, nikomu ona nie robi krzywdy. Kwota 10 milionów i kwota 10 milionów jest na podstawie wyliczeń, może się trochę wyśrodkowania kwot, które przeznaczyły inne gminy w Polsce na ścieżki rowerowe. Bardziej to jest w tym, bo 10 milionów chodzi o zwiększenie tej puli tak naprawdę. Czy to będzie 7 milionów, czy 12, nie ma znaczenia. Wzięliśmy pod uwagę, jak inne gminy te środki dawały na te ścieżki, na tą rozbudowę.
Na pewno 1 milion złotych to jest bardzo mało, tak? Jest to zbyt mało. Ja tutaj radny Wójcik wspominał, że 29 listopada był protest, tak? A ja powiem, że 29 listopada to jest ruch komunikacyjny roweru w Wójciku, a nie, i to tak symbolicznie też ta data, może tutaj zwrócić uwagę, wychodzenie z datą ulicę wiąże się z tym, że można wpaść pod rozpędzony samochód, rozpędzone kobietystów. To w jaki sposób będą oni robić projekty? To już tak naprawdę nie się da tego eksperci tym. Z czego ściągną pieniądze? Niech się zajmują radni miejscy. Z dzielnic. Państwo, to jest bardzo wracamy. Ja nie wiem. Prosiłbym o zabieranie głosu. Jest to uchwała, która ma zwrócić uwagę, że jest to zbyt mała kwota na to, aby tak naprawdę miasto Kraków miało kiedyś ścieżki rowerowe, bo na chwilę będą nic w tych kierunku zrobiło. Dobrze, pan Rafał Miś, pan Stanisław Skrzyński, pan Przewodniczący. Ja uważam, zgadzam się z Danielem, ta uchwała niesie przede wszystkim przesłanie zwrócenia uwagi na to, że 1 milion złotych bez żenady. Ja nie ukrywam tego, nie jestem jakiś szalenie zakochany za rowerzystami na ulicach. To według mnie jest to dosyć niebezpieczne, ale trzeba szanować po prostu to, że nie każdy jest taki jak ja. Jeżeli ktoś chce jeździć rowerem, jest to jego środek komunikacji. Uważam, że miasto powinno zadbać również o tą grupę obywateli, bez względu na to, jakie ja mam tutaj osobiste zdanie. Pieniądze ściąga z dzielnic. Oczywiście, że tak, no, można grozić paluszkiem, no ściągniemy wam z dzielnic pieniądze, uciekajcie od tego projektu, ale można te pieniądze, te 10 milionów w całym budżecie wygospodarować. A się tu akurat nie można tego ściągnąć, ale jestem przekonany, że jeżeli będzie dobra wola radnych miasta, to wygospodarowanie w całym budżecie miasta 10 milionów, nie trzeba, nie wiem, sięgnąć do jednego źródełka, tak? Kieszeni w budżecie jest mnóstwo, można spróbować poszukać. Wystarczy tylko dobrej woli. Jeżeli jej nie zabraknie, to wrócimy po prostu na jakąś drogę cywilizacji. Ja bardzo Państwa też proszę, zgadza się z tym, że bardzo proszę o przyjęcie tego projektu. Mało. Jest dobrze. Jest to akurat uchwała nam, tak powiem, dziękuję bardzo. Pan Stanisław Skrzyński. Proszę Państwa, ja przepraszam Pani Ani za pomyłkę i głosowałem nie tak, jak zapytałem. Ale wracamy do tego, co że teraz będziemy mieli przeciw. Dlaczego? Że proszę Państwa, uważamy, że miasto ma najmniejsze potrzeby niż ścieżki rowerowe. I widać, już jest ścieżka rowerowa wzdłuż Kowalskiego, gdzie przyglądałem się ostatnio, przez 2 godziny jeden rower nie przejechał na odcinku. To jest zimno, Pani. No, ta ścieżka rowerowa została wybudowana niedawno bardzo dużym kosztem wzdłuż całej ulicy Bora Komorowskiego. Nie wiem, komu to potrzebne. Chciałem wszystkim zapytać, kto z radnych jeździ na rowerze. Jacek jeździ, ja jeżdżę, Paweł jeździ, ale nie mówię o rowerze. No to jako formę rozwiązania się to widzę siebie, Jacka, Pawła i długo nic. Więc my jakoś tak z pierwszej ręki mamy doświadczenie. Mimo tego, że przeciwmy tej uchwale, pomimo tego, że jeżdżę na rowerze, to bardzo prostego powodu. Komunikacja miejska musi być niezależna od warunków pogodowych. No, wyobrażają sobie Państwo taką sytuację, że prezes Majtowski mówi, dzisiaj za bardzo wieje, więc autobus numer 184 nie wjeździe na linię. Albo dzisiaj za bardzo pada i tramwaj numer 10 zostanie zajęty. Ale komunikacja miejska musi być niezależna od warunków pogodowych. Rower niestety jest środkiem transportu bardzo zależnym od warunków pogodowych. 1 milion złotych na ścieżkę rowerową to jest jeden autobus. Jeden autobus przebudowy kosztuje 1 milion złotych. Uważam, że o wiele sensowniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia miasta i potrzeb komunikacyjnych miasta jest właśnie 4 miliony złotych na 4 autobusów i że na wybudowanie ścieżki rowerowej, która będzie używana przez 3-4 miesiące w roku. A zadam pytanie, ostatni tydzień, kiedy było bardzo wiecznie, ilu Państwo widzieli o rowerze w Krakowskiej ulicy? Ja to widziałem. Pomimo tego, że jeżdżę rowerem i
blisko niż na 6 km. Pan Paweł Wójcik, proszę bardzo. Ta uchwała jest podobnie jak uchwała Rady Miasta Krakowa, jest uchwałą tylko intencyjnym. Chodzi o zwrócenie uwagi na pewien problem. Że Kraków, że tak powiem, w stosunku do innych miast jest jakby troszkę zapaści. A jeszcze odnośnie tego procesu, to jako przykład podam, że po tym proteście pod urzędem miasta rowerzyści wyruszyli na krakowskie ulice. I pomimo tego, iż jechali z wartą kolumną, jechali zewnętrznym pasem i przejazd zabezpieczała policja, o mało co nie doszło do potrąceń rowerzystów na ulicy Opolskiej, ale jest 25 listopada. Proszę bardzo, pan radny Jacek Wojciech. Generalnie nie jestem przeciwko, tu się pięknie może różnimy wobec tej uchwały, natomiast chciałbym, żeby te intencje były wypowiadane jak najładniejszą polszczyzną. I dlatego, jeżeli używamy słowa zabezpieczenie, to jest słowo, które kiedyś pan... No dziękuję bardzo za taką... Chciałbym zaproponować zamienić to słowo, to jest po prostu ruszycie, zabezpieczyłem. Słowem albo zaplanowanie, albo zapewnienie, albo wygospodarowanie. Tak? To jest jedna sprawa, a druga, czy akurat 10, czy 100, czy 70, czy 17, uważam, że tutaj słowo właściwej kwoty, to by była taka elastyczna nasza wypowiedź, a nie rzucajmy tutaj, bo akurat 10, a może 11,5. Właściwej kwoty. Wcześniej był tak, pan radny Lmiś, pan Daniel, pan Łukasz. Proszę bardzo. Ja się chciałem tylko odnieść. Stasiu, bardzo dużo rowerzystów wybiera wcześniej wybudowany ciąg rowerowy wzdłuż Jana Pawła II i Mogilskiej. Odpowiadając Łukaszowi na pytanie, ilu widziałem rowerzystów. Stojąc na światłach, na dwóch światłach w ciągu Alei Jana Pawła II w rejonie AWF-u i tam, nie liczyłem rowerzystów, nie wiedziałem, że będzie takie pytanie, ale nawet mnie to zaskoczyło, że naprawdę te rowery jeżdżą. I to było kilka dni temu, gdzie było zimno, ci rowerzyści naprawdę funkcjonują i całkiem sporo widzę też, co akurat w najbliższym otoczeniu coraz więcej widzę rowerzystów na ulicy Majora i Łebkowskiego. Faktem, że bardzo często jeżdżą pod prąd, ale widać, tak? Więc być może to ścieżka Dwora Komorowskiego po prostu jeszcze się nie wpisała jakby w zwyczaj, tak? Ludzie jeszcze są przyzwyczajeni do Jana Pawła. Jak ona powstawała, rower jeździł? Co do kwoty właściwa? No znowu zejdziemy do dyskusji, co to jest właściwa. Nie. To jest nawiązanie do tych kosztów. To wydaje się bardziej precyzyjne. Dziwię, ja to odpowiednie. Proszę bardzo, pan radny Daniel. Ja trzy rzeczy powiem. Pierwsze, bo ja dziwię się Łukaszowi z tego, co powiedział na początku, że jest nagle przeciw ścieżkom rowerowym. Bo ja pamiętam, że sam na Śląsku jechał, że nie tylko chciał robić ścieżki rowerowe, ale też wiaty im robić. A to jest to inne rzeczy. A to są całkowicie inne rzeczy oczywiście. Tak, to nie zabezpiecza pomysłu. Wiaty, 10 milionów wystarczyłoby na ile? Na kilometr wiaty? Nie wiem. To już cały pośrednio tam. To dziwię się, bo to tak nagle na zmiana kompletnie, tak, koncepcji. Dwa, jestem też przeciwko, żeby wpisywać, że nie 10 milionów, ale stosownej. Dlatego tak naprawdę to niepotrzebna jest uchwała, bo później będzie, że dla miasta stosowny ten milion, no, o co się czepiacie, tak? To po co piszecie uchwałę i dyskutujecie, tak? Chodzi o to, że zwiększenie na przykład, tak? Chodzi o to, że nie milion złotych, tylko zwiększenie napisz. Zwiększenie tej kwoty, tak? To by było bardzo takiego. Nie ubieram się 10 milionów, ale to zwiększenie. W ten sposób. A trzecia rzecz, to też podkreślam Państwu, podkreślam tutaj, że wygrała gmina też, znaczy nie trajowa, nie był przetarg, ale w Krakowie już teraz zamontowane zostały miejsca, gdzie w marcu będzie możliwość wynajęcia rowerów. Między innymi 29 listopada powstało takie miejsce na 15 rowerów w różnych
częściach miasta znów będzie dopuszczało. To jest w całej Unii robione, tak? Mało tego, jeżeli chodzi o tego, jak to pada, jeżdżą rowery, przy ulicy Wileńskiej jest przejazd dla rowerów, bo jest specjalna sygnalizacja dla rowerów, a nie ma zrobionej ścieżki rowerowej. Tak? I gdyby były takie podwykonywane środki, może ktoś by się w końcu obudził i zrobił tam ścieżkę rowerową. Bardzo wiele miejsc, ścieżki rowerowe, chodź są przychodniki. Proszę bardzo, pan radny Łukasz, pani radna Agnieszka, ja szukaj pan do media, w Polsce i kolejne skuszą. Do pewnego roku mieści się tragicznie, to jest prawda, jest żadne kwoty tego nie zmieniło. Trzeba wyglądać 300-400 milionów złotych, żeby zbudować porządną sieć, jeżeli chodzi o rowery. Uczestniczyłem w zeszłym roku na konferencji, byłem w konferencji w Radzie Miasta Krakowa, w której zostały przedstawione dane co do ruchu rowerowego. W Krakowie w dni letnie, kiedy jest ładna pogoda, kiedy nie pada, to ten ruch rowerowy to jest mniej więcej 2-3% ogólnej liczby osób poruszających się po mieście, wliczając pasażerów komunikacji miejskiej i wliczając również ludzi przejeżdżających samochodami. To muszą mówić o miesiącach letnich, kiedy jest piękna pogoda, to są 3%. Więc uważam, że ładowanie pieniędzy w infrastrukturę rowerową jest bezsensowne, bo jest to najdroższe, licząc na metr kwadratowy wbudowanego ten drukarz. To równie dobrze wychodzi mówić ze złota, jeżeli to przeliczymy na 1000 czy 2000 wyżytów. Ponieważ temat ścieżek rowerowych pierwszej, drugiej, drugi trójmiński został wywołany przez dwóch radnych, pozwolę tylko zauważyć, że dzisiaj przyjechałem na sesję samochodem, ponieważ samochód rozbicza nas przed warunkami zewnętrznymi. Samochód ma tą genialną zaletę, że nie trzeba stać na przystanku autobusowym, nie wieje na nas wiatr. Dlatego tyle osób jeżeli Państwo pozwolą skończyć, dobry rower jest taki, że nie da się roweru zabudować. Nie da się stworzyć osłony dookoła roweru, która zapewni nam takie same warunki ochrony przed światem zewnętrznym, jak ma samochód. Stąd moja koncepcja, że skoro nie da się z rowerem, to może spróbujmy stworzyć taką infrastrukturę, która spełni tą rolę, jaką spełnia karoseria w samochodzie. I ten pomysł, wbrew opiniom tutaj w ugrach, uważam, że jest bardzo ważny i będzie realizowany. Mam nadal zamiar zrobić pewien taki problem pilotażu, bo cały ja apeluję na tym, że rower obecnie jest bez sensu, ale jeżeli damy ludziom możliwość jechania rowerem w zbliżonym komforcie do jazdy samochodem, to sporo z nich zrezygnuje samochód na rzecz rowerów. Nie odchodzi w tym pomyśle. Przepraszam Państwu. Znaczy ja się zastanawiam, to jest skąd taka zmiana podejścia pana radnego. Jak mi pozwolił pan radny może na Facebook dołączyć do klubu samochodowego, jak można było proszę bardzo, pani radna nie żałuje. Kraków postrzegany jest przez innych mieszkańców dużych metropolii polskich jako takie miasto urokliwe, klimatyczne, aczkolwiek bardzo zaściankowe. Nie ma u nas metra, nie ma u nas ścieżek rowerowych, ale robimy za to olimpiadę. Więc zastanawiam się, o co chodzi, czy w ogóle jaka jest polityka tego miasta. Nie rozumiem. Miasto, które chce robić olimpiadę, nie ma ścieżek rowerowych, jest miastem zaściankowym, nie ma metra, nie wiem jak my się mamy poruszać. Mamy ograniczone możliwość budowania pas dla autobusów, bo niestety nie zbudujemy wszystkich budynków, nie zbudujemy starego miasta, nie zbudujemy śródmieścia, nie zbudujemy to na nowo. Nie da się budować podobnież metra, nie da się budować ścieżek rowerowych, ale da się. A jeszcze jeden temat, który chciałam poruszyć. Proszę zwrócić uwagę, co obiecał profesor Majkowski. Profesor Majkowski w swoim programie wyborczym zapowiedział budowę ścieżek rowerowych, takiej siatki komunikacyjnej, czyli chodzi o ścieżki rowerowe, które połączą się w jakąś jedną całość, będą tworzyły wspaniałe warunki do poruszania się na rowerze. Ja nie przekładam prywatnie za rowerzystami, bo mnie strasznie irytują. Jeżdżą, wjeżdżają, na zielonym świetle przejeżdżają, spędzają na bardzo To jest inny aspekt, jak w całym programie. Natomiast chodzi o ogólną filozofię, żeby się strategię w końcu miasta powiedziało, że jaką ma strategię. Jest miastem olimpijskim, czy jest miastem zaściankowym. Po prostu to nie robi. Proszę bardzo, radna. Państwo drodzy, proszę dać. Ale może to zaznaczyć.
Państwo radni, dajcie możliwości powierzenia się. Albo co, oni wszystko wiedzą. Ponieważ stworzenie dokumentacji to jest co najmniej jeden rok. Myśmy na ten temat opowali na kobietę szkodową. Tak posłali się z nią zaznaczony przykład tego Sibarskiego. I wyszło nam, po prostu dzięki to potwierdził, że w przyszłym roku można budować ścieżki rowerowe za 5,5 chyba, z tego co pamiętam, dla anatotyk, bo na tyle są dokumentacje. Nie jest moją winą, że wszystkie dotychczasowe dokumentacje, albo inaczej, jestem współwinny temu, że wszystkie dotychczasowe dokumentacje przygotowane na ścieżki rowerowe przemieniły się w ścieżki rowerowe. Budowaliśmy ścieżkę w Alei Bora Komorskiej, która jest jaka jest, a tu Jurek Woźniakiewicz, gdzie to walczył, żeby skomunikować drugiego pułku i dywizją 303 z tym naszym ścieżek rowerowym. Budowaliśmy fajną ścieżkę rowerową, Magda Basara za tym chodziła w ciągu Alei Pokoju, ona będzie przyszła do budowana dalej. Bo w tej chwili jest od ulicy Świtezia, gdzie się odgląda do Ronda Mówickiego, a docelowo będzie aż do nowej ulicy. Zresztą tam szczęście praw przekazanego, które mają wyglądy tam na... No jest moja ścieżka, którą się podrażnia do budżetu w ulicy Meissnera. To są przykłady, tutaj jest najgorsze na się podrażnia, ale też szczerze mówiąc, sporo powstało. Chyba sobie pamiętam ponad 30 km w ostatnich 3 latach. Panie ja mam przeciągę cało, a ile dokumentacje na takie są koszty? Mówię, że 5,5 miliona złotych to są te środki, które można w tym roku wydać na wykonanie ścieżek rowerowych. Na ścieżek, na ścieżki rowerowe, które mają gotowe pozwolenia na zbudowanie ścieżek rowerowych. Państwo radni, jeżeli państwo chcą mieć sukces w ścieżek rowerowych, to zamiast od 10 milionów po prostu faktycznie wpiszcie. Wnioskujecie o zwiększenie tych środków. To na pewno nie będzie milion, będzie więcej. To dzięki Radzie Dzielnicy na pewno tak to będzie w tej uchwale brzmiało i tak to będzie. Można jeszcze na Facebooka rzucić, że dzięki tej uchwale te środki zostały zwiększone, więc apel odniósł skutek, bo na pewno będą zwiększone. I zresztą prezydent, który wprowadził 1 milion złotych, to też wprowadził to dlaczego, bo wiedział, że radni będą te środki zwiększać, bo to tak co roku wygląda. W zeszłym roku było zero. Znalazło się 6 albo 7. Chodzi mi o powody, jakie są na realizację czy na dokumentację. O to mi chodzi. Chodzi się na dokumentację, ponieważ dokumentacja budowy ścieżki rowerowej przy każdej ulicy, czy każdym odcinku jeszcze nie wykonanym, bo to mamy takie studium rowerowe miasta Krakowa i tam są te wszystkie trasy docelowe zaznaczone. Zresztą jedno wcale nie dbało ścieżek, bo 1/3 jest ścieżek wykonana w tej chwili. I tam to zależy od dokumentacja też kosztuje w zależności od jej długości, więc jest to różnie i różnie to wygląda. Nie wiem, jakie są ceny dokumentacji. No, różnie jest, bo nie jest od 100 do 300 do 600. A teraz, żeby robić dokumentację, trzeba zabezpieczyć środki na realizację. Ja bym w paragrafie pierwszym. Ja bym w paragrafie pierwszym nie wpisywał kwoty, tylko wpisywałbym wniosek do prezydenta i Rady Miasta Krakowa o zwiększenie środków finansowych w budżecie Miasta Krakowa i oznaczonych na rozwój infrastruktury rowerowej na terenie. I tyle. Odpowiadając co do tutaj tych kosztów, prawda? I ja oczywiście chciałem i tego, że masz jeszcze środków, więc oczywiście ja chciałem tak pokazać, że każde zwiększenie środków na jednej budce powoduje zabranie drugiej. To nie jak ma mieć jakiś, nie wiem, szantaż, drama, czy złożenie paluszkiem. Tylko ma być to pokazanie pewnego problemu, który oczywiście miasto się zawsze będzie zmagać. Każdy, który dysponuje pieniędzmi, się ma na jakimkolwiek, że potrzebne są większe niż miasta, żeby szukać. Ale miasta jest podobno do ustawodawstwa, z którym się wyczuła. Ja myślę, że jeśli państwo tak to zapytali, wtedy mogę z tą sprawą zagłosować. Raczej nie będę za tym głosował. Nie widzę możliwości w przyszłym roku wydania takich środków finansowych.
Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma się użyć. Proszę bardzo, pan radny. Drodzy państwo, rozwój, ja rozumiem, uznaję tutaj ten argument kilku milionów na nowe ścieżki, natomiast niektóre ścieżki, te najstarsze, wymagają też już pewnych napraw, modernizacji i tutaj możemy też wydatkować, czy wnosić o wydatkowanie pieniędzy. Także ta kwota byłaby 5,5 miliona na utworzenie nowych ścieżek, natomiast w ten sposób też zabezpieczone by zostały, teoretycznie oczywiście taka informacja, środki na modernizację i remonty już istniejących starych ścieżek, tych najstarszych, bo trzeba poprawić oznakowanie i nawierzchnię i tak dalej, więc no, nie możemy tak, że wybudowana ścieżka i część pierwszy. Trzeba po prostu je naprawdę już, no ale to, na to te środki też mogą, bo rozwój to nie tylko budowanie nowych kilometrów, ale to też poprawa tego, co istnieje. Tak? Wydaje mi się, że w ten sposób też pomyślmy o tych ścieżkach, które już są, a które wymagają naprawy. A są takie, które wymagają naprawy? Ja o tym nic nie wiem. Były jakieś rzeczy, które wymagają naprawy. Naprawdę katalog takich rzeczy jest ogromny. Dobrze, czekamy na mecz, a będziemy też wyciągać prezentację. Zwiększenie to może być pół miliona, no takie to dobre rozbicie, no takie zwiększenie. Teraz to będzie nasze słuchanie. Może zwiększenie takie i będę decydował, dokładnie będzie miasta. Okay. Jak mówię, że to będzie 5,5, to będzie w okolicy tej kwoty. No, to 4,5. No nie, ale to nie róbcie tak, bo to jest no... Pisz 5,5 jest okej. To mnie powiedział na początku, że to jest kwota, która jest realna, tam głosuję i zrobię. Wnioskujemy o zwiększenie środków, których do tej pory nie ma, a Rada Miasta, myślę, że słusznie, nie będziemy chodzić w kompetencje, że dadzą 5,5, dadzą 4,5, czy dadzą 7,5, te pieniądze przekażą. Myślę, że tutaj jako autopoprawką zarządu damy... Nie, jestem panie Stanisławie, bardzo bym prosił się przyglądać tej uchwale, tej uchwałowi, bo znowu pan ma przed sobą drugi komisji zagospodarowania przestrzennego. Wiecie, i teraz tak, w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa o wygospodarowanie w budżecie miasta Krakowa na 2014 rok środków na rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Krakowa, wykreślam to, damy zwiększenie środków, dajemy tutaj kwota 10 milionów złotych, dajemy zwiększenie środków na rozwój infrastruktury. To samo paragraf pierwszy, uzasadnienie nie ruszamy, jeszcze bardzo jeszcze głos dyskusji. Czy to może zróbmy tak, zwiększenie środków na rozwój i modernizację, na rozwój infrastruktury i modernizację stojącej. Nie ma się tutaj takowych, które nie dają naprawy, bo tak ma rzeczy. Nie, to chodzi do końca tygodnia. Zresztą słuchałkiem to tak. Sam to wcześniej nie ale nie tak się samo w paragrafie pierwszym uzasadnienia nie zmieniamy.
bo w uzasadnieniu jest tam kwota o 10 milionach, czy to szanowni, możemy to uznawać. To wnosimy za wygospodarowanie, czy o zwiększenie? O wygospodarowanie w budżecie miasta Krakowa na 2014 rok. Ale środki są wygospodarowane. Wiesz, to zwiększenie tych środków. Nie mamy na ten temat, nie mamy żadnej kwoty w budżecie miasta. W sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o zwiększenie w budżecie miasta Krakowa środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury. Zwiększenie w budżecie miasta Krakowa na 2016 środków na rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Krakowa. To będzie w paragrafie pierwszym, tak samo w tytule, w taki sposób, z całą poprawką zarządu. Proszę o przegłosowanie druku. Bardzo dziękuję. Głosujemy drugi raz za tą poprawką, którą Państwu przeczytałem, to jest za poparciem 516, proszę o podniesienie ręki. O zwiększenie, tak. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Trzy osoby. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta.